Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat, ciąg dalszy z rozważań na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, czyli Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy temat to jest temat, co mówi proroctwo o Kościele Bożym. Czy proroctwo cokolwiek mówi o Kościele Bożym? Możemy po pierwsze sobie zadać pytanie, czym jest Kościół Boży. Kościół Boży według Biblii to jest eklezja, greckie słowo, co oznacza wywołani święci albo wywołani wywołani ze świata do Chrystusa. A więc już z samej definicji widać, że proroctwa starotestamentowe na pewno nie odnoszą się w żaden sposób do Kościoła. Kościół nie jest objęty proroctwami jako taki, gdyż proroctwa są powiązane z ziemią, a niebiański charakter ma Kościół Boży, co zresztą widać, że żadne proroctwa nie odnoszą się do Kościoła Bożego. Ani jedno z nich. Jedyne odniesienie, jakie znajdujemy na temat Kościoła, to jeśli chodzi o proroctwa, to jest Objawienie, drugi i trzeci rozdział. Tam znajdujemy listy do zborów i Objawienie 21 i 22 rozdział oraz elementy, które wskazują w Objawieniu 21 rozdział na zstępujące z nieba, podobne do oblubienicy, miasto Jeruzalem. A więc podstawowa rzecz, jeżeli nie jesteś jeszcze częścią Kościoła, to będziesz częścią Bożych sądów tu na ziemi. Ratuj się z tej sytuacji, ponieważ jest to sytuacja, która z pewnością ci się nie spodoba. W jaki sposób stać się częścią Kościoła? Należy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty zamiast Ciebie. I Pan Jezus Chrystus stał się grzechem zamiast Ciebie. I Pan Jezus Chrystus, jeżeli w Niego wierzysz, może stać się Twoim osobistym Zbawicielem. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, tak usłyszał strażnik więzienny w mieście Filipia. I on uwierzył Bogu i także widać, że i dziś to działa. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz potępiony i na zawsze trafisz do jeziora ognia i siarki. Musisz zatem pokutować. Pokuta polega na tym, że Twoje życie oceniasz w świetle Bożym i widzisz, że Bóg jest święty, a ty nie jesteś święty. Bóg jest święty i dobry, a ty nie jesteś dobry i nie jesteś święty. Zatem, żeby być z Bogiem, musisz po prostu zrozumieć, że ty do Boga nie pasujesz. Ty do Boga nie pasujesz. Ty możesz jedynie przyjść do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty zamiast Ciebie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a staniesz się częścią Kościoła i wtedy żadne z tych proroctw, które dotyczą właśnie ziemi, nie będą Ciebie dotyczyć. Będziesz miał życie wieczne z Jezusem Chrystusem z dala od ziemskich spraw. Albowiem nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze znikome ciała w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Więc jeżeli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, Twoja Ojczyzna będzie już w niebie. Dziękuję Państwu za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Skrytka pocztowa 31. 63 500 Ostrzeszów. Jeśli macie pytania, możecie wysłać SMS-a.
791-214-963 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.